Witam Was. Kolejny filmik. Dzisiaj mam dla Was taką ciekawą informację. Kto chciałby skorzystać, można skorzystać z kolejnego szkolenia o roślinach. Tak jest, mieliśmy już rośliny jesienne, czyli Poznaj rośliny jesienne, szkolenie. Informacje znajdziecie też w opisie filmu. Ale teraz dodatkowo doszło nam jeszcze Poznaj rośliny zimowe. Tak jest, nie pomyliliście się, w zimę również są różnego rodzaju zioła, które można zbierać, które można używać. Także zrobiliśmy tym razem takie szkolenie. Tamto pierwsze, ono nie poszło aż tak zbyt idealnie. W sumie przy tej ilości nie powinienem nawet dalej robić tego szkolenia, ponieważ to się zbytnio, można powiedzieć, niewarte świeczki zachodu, ale zrobimy drugie takie szkolenie. Niech będzie, korzystajcie, kto chce, może z tego skorzystać. Tym razem jest tych roślin troszeczkę mniej niż ostatnim razem, ponieważ jest po prostu mniej tych roślin. Także jak ktoś chce, niech sobie zobaczy w opisie, wtedy wysyłacie przelew, piszecie darowizna i później piszecie poznaj rośliny zimowe. Dalej w tytule przelewu i później e-mail koniecznie musi być wpisany do tego, żebym mógł Wam wysłać to szkolenie e-mailem do tego, do Was. Ważna uwaga, co mi się pojawiło tamtym razem, niektórzy z Was pisali błędne e-maile, później musiałem szyfrować i kombinować na kilkanaście sposobów, aż znalazłem ten właściwy e-mail. Także naprawdę patrzcie, co tam wpisujecie. Ja wiem, że przeważnie Wam się śpieszę, ale z tym e-mailem naprawdę zwróćcie uwagę, jak go wpisujecie, żeby on na pewno był dobry. Czasami lądowało też coś w spamie, z tego też już wiem, że wylądowało coś w spamie. Także na to też możecie zwrócić uwagę, żeby tam może będzie w spamie później, jak Wam odpiszę. Także tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Macie kolejne szkolenie, tym razem już są dwa. Chyba że ktoś chce skorzystać z obydwóch teraz naraz, czyli i poznaj rośliny jesienne, i poznaj rośliny zimowe, trzeba wpisać poznaj rośliny jesienne i zimowe i swój e-mail, adres do tego w tytule, żebym wiedział, o co chodzi i po co to jest. To jest ważne, żeby to po prostu było ogarnięte. Też ważne, żebyście wpisali tam po prostu też te słowo darowizna, wtedy ja Wam w ramach wdzięczności po prostu wysyłam od nas takie szkolenie. Całe wsparcie, które wtedy przychodzi, jest oczywiście tylko i wyłącznie na rozwój kanału. My z tego nie żyjemy, czyli na sprzęty, opłaty za różnego rodzaju rzeczy, które tutaj się zużywają przy robieniu filmów i tak dalej, i tak dalej. Także tyle co do informacji. Kto chce, może sobie skorzystać z tego. Także mamy dwa szkolenia. Czy będą następne? Nie wiem. Zobaczymy, jak mi wyjdzie z czasem. Miałem troszeczkę momencik takiego luźnego, no właściwie luźnego. Zaniedbałem znowu inne rzeczy, dlatego postanowiłem, że zrobię to szkolenie tylko i wyłącznie dla tych osób, które rzeczywiście cenią naszą pracę i wiedzą, ile ta praca kosztuje. Udało mi się tam wrzucić nawet dwie takie rośliny, o których naprawdę bardzo mało wiemy. Są informacje tylko i wyłącznie w medycynie ludowej były jeszcze zawarte i próżno szukać tych informacji po różnych książkach, bo nie znajdziecie po prostu. Zresztą sam surowiec praktycznie nawet nie jest do kupienia, tylko trzeba go samemu praktycznie zebrać, bo nie jest to znane w świecie ziół, ale dobrą rzeczą jest to, rośnie wokół nas, jest tego wszędzie pełno. Ale no po prostu pewne informacje zanikają i niestety trzeba te informacje dalej szerzyć. Dobra, także tym akcentem kończę. Jeszcze raz, poznaj rośliny zimowe, darowizna z przodu, z tyłu e-mail i wszystko jest jasne. Chyba że chcecie obydwa. Dobra, tym akcentem się żegnam. Tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Hej.